Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Maciej Kwietniewski i dzisiaj przedstawię wam opinię na temat mojego pierwszego osobistego teleobiektywu, jakim jest, i tutaj muszę wdrożyć pełną nazwę, Asahi Pentax Super Multicolored Takumar 135 mm f3.5. Osoby, które oglądają mnie od dłuższego czasu, zapewne wiedzą, jakich obiektywów używałem do tej pory. Były to dwie stare Minolty MD 28 mm f2.8, a także 35-70 f3.5 ze stosunkiem 1.4 makro, a także później wymieniłem je na Samyanga 21 mm T1.5, co znaczy, że do tej pory nigdy tak naprawdę nie miałem pełnoprawnego teleobiektywu. No, można jeszcze uznać to 70 mm na minultowym zoomie, ale z racji tego, że f3.5, czyli otwarta dziura właśnie tego obiektywu, nie była zbyt ostra, to najczęściej ten obiektyw był używany właśnie do produktówki jako makro. Od dłuższego czasu już zastanawiałem się właśnie nad kupnem czegoś dłuższego i na początku myślałem, żeby celować w coś około 90-100 mm, ale skończyło się właśnie na Takumarze 135, ponieważ bardzo chciałem właśnie doświadczyć tej takiej specyficznej kompresji obrazka, jaką dają teleobiektywy, a także rozmycia tła i właśnie separacji od tła. A Takumara wybrałem głównie dlatego, że był stosunkowo tani, kosztował mnie tylko 150 zł, a także wcześniej pożyczałem od kuzyna właśnie Takumara 55 f1.8 i ogólnie bardzo mi się podoba to, jak Takumary są zrobione, po prostu pierścienie są ostrości bardzo duże, w pełni są zrobione z metalu, ogólnie bardzo mi się ich ergonomia, a także estetyka podoba. Takumarów 135 mm f3.5 rewizji było naprawdę wiele, poczynając od takich, które były po prostu w kolorach srebrno-czarnych i to były po prostu Takumary 135. Później przechodzimy przez auto Takumary, później robimy się rewizje drugie, następnie wyszły właśnie Super Takumary, no i skończyliśmy w 1971 roku na Super Multicolored Takumarze, który od Super Takumara różni się tym, że po prostu szkła posiadają więcej połowok, dzięki czemu ten obiektyw mniej cierpi w przypadku flarowania. Przechodząc dalej, mamy konstrukcję optyczną i ta najnowsza wersja, czyli właśnie SMC, którą aktualnie trzymam w ręku, posiada tylko i wyłącznie 4 elementy w 4 grupach, co jest naprawdę małą ilością szkła. Dodatkowo w pełni jest zrobiony z metalu, waży 310 g i posiada przysłonę zrobioną z 6 ostrzy. Jeżeli chodzi o pierścień ostrości, jest on naprawdę fajny, ponieważ jest on naprawdę duży, jest on wyprofilowany, posiada rowki, dzięki czemu bardzo fajnie się go obsługuje. Jest bardzo dobrze wyważony, nie jest tak ciężki jak na przykład Vivitary czy Heliosy, żeby dać właśnie to w porównanie, ale też nie jest tak leciutki jak na przykład moja Macro Sigma, która po prostu chodzi jakby była naoliwiona czy coś w tym stylu. Co może się wielu osobom nie podobać, to zakres pierścienia, ponieważ mamy tutaj praktycznie 360 stopni, przez co, żeby przejść od minimalnej odległości ostrzenia do nieskończoności, no musimy trochę pokręcić. I od razu mówiąc o minimalnej odległości ostrzenia, mamy tutaj 1,5 metra, gdzie bardzo bym po prostu nie polecał tego obiektywu do jakiegokolwiek makro, ponieważ ta odległość ostrzenia jest minimalnie za duża. Przechodząc dalej, pierścień przysłony. Jest on o wiele mniejszy niż pierścień ostrości, jest on o wiele cięższy, dzięki czemu nie jest tak łatwo po prostu przypadkiem przestawić naszej przysłony. Mamy oczywiście tutaj pełne stopy, czyli f3.5, f5.6, mamy tutaj pół stopy, czyli na przykład f4, f6.3. Bez problemu możemy sobie je przestawiać, ale co jest najbardziej w nim satysfakcjonujące, to dźwięk. Ten dźwięk jest naprawdę satysfakcjonujący. No i na koniec mamy jeszcze oczywiście bagnet. Ten obiektyw występował w naprawdę wielu wariacjach, jeżeli chodzi o bagnety, więc zawsze sobie musicie sprawdzić przed zakupem, jaki ma bagnet, żeby móc zaadaptować do swojego aparatu. Ja posiadam bagnet Fujika, który tak naprawdę jest, można powiedzieć, właśnie bagnetem hybrydowym, ponieważ także normalnie zakręca się na adapter M42, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Skoro cała konstrukcja już została omówiona, to teraz czas przejść do testu optyki Takumara. Przechodzimy teraz do programu, który ujawni ostrość, a także wady optyczne Takumara. To, na co aktualnie patrzycie, jest to wykres ostrości stworzony przez serwis B&H, jest on ogólnie dostępny, możecie sobie go wydrukować i testować obiektywy sami. Ja tylko minimalnie go zmodyfikowałem tak, żeby można było także na nim bardzo dobrze widzieć dystorsję, a także winietowanie. I zaczniemy właśnie od winietowania. To, na co aktualnie patrzycie, jest to wykres
z otwartej dziury, czyli z przysłony f3.5. Przechodzimy na f4 i widzimy, że boczki minimalnie się rozjaśniają, co znaczy, że ta kumara trawi bardzo minimalna winieta, która całkowicie znika w przypadku f4. Teraz przechodzimy sobie do ostrości na środku kadru, więc otwieram sobie właśnie wszystkie moje plansze, jakie zrobiłem. Od lewej górnej strony zaczynając mamy f3.5, f4, f5.6 i f8. Teraz sobie właśnie przybliżymy na środek i widzimy, że w przypadku otwartej dziury nie dostajemy zbyt dobrej ostrości, a także obiektyw trawi mocny purple fringe, czyli to właśnie fioletowe zabarwienie. I osobiście ja bym polecał w przypadku Takumara strzelać na F4, ponieważ dużo właśnie tego fioletowego zabarwienia znika, a także dostajemy minimalnie więcej ostrości i tak naprawdę F4 jest to przysłona, na której strzelam najczęściej. W przypadku F5.6 dostajemy jeszcze trochę więcej ostrości, która osiąga swoje maksimum właśnie w przypadku F8, jednak na F8 także już jest troszeczkę bardziej zauważalne to fioletowe zabarwienie i szczerze powiedziawszy wydaje mi się, że to jest ogólny problem Asahi Pentaxów Takumarów, ponieważ w przypadku 55 F1.8 Takumara, które kiedyś pożyczałem od kuzyna, było bardzo podobnie, to fioletowe zabarwienie było tak naprawdę zawsze. Teraz sobie jeszcze przejdziemy tylko do boczków, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No i ogólnie ponownie F3.5 boczki są troszeczkę gorsze, chociaż nie jest tak źle. F4 i F5.6 jest praktycznie takie samo, no i maksymalną ostrość na boczkach zyskujemy na przysłonie F8. Teraz czas przejść do ostatniego pytania. Czy Takumar flaruje? Odpowiedź brzmi nie. Teraz możemy przejść do przykładu. No naprawdę on wcale nie flaruje. Myślę sobie na początku, zrobię test flarowania. Wezmę wszystkie swoje obiektywy i sprawdzę flarowanie. Takumar poszedł jako pierwszy, bo akurat był zapięty na aparacie. No to myślę sobie, odpalam flesza na telefonie i strzelam pod różnymi kątami. No wiadomo, jak pod dobrym kątem strzeliłem, no to troszeczkę tam światła wpadło, może trochę spadło kontrastu, ale flary żadnej nie uświadczyłem. No to myślę sobie, moja technika jest zła, trzeba coś tu zrobić innego. Po czym założyłem Sigma i zobaczyłem, jak ogromne flary ona tworzy. I sobie myślę, okej, Takumar po prostu nie flaruje wcale i to w zasadzie tyle. Teraz, skoro już sobie to wyjaśniliśmy, czas przejść do przykładowych zdjęć. Ale zanim jeszcze, to oczywiście zapraszam Was do polajkowania tego materiału, jeżeli Wam się podobał, a także do subskrybowania kanału, jeżeli jesteście nowymi widzami. Teraz czas pokazać, co potrafi Takumar w prawdziwym świecie. Tak się prezentują przykładowe zdjęcia, a także filmy. No i teraz czas na moją opinię, co sądzę o Takumarze. Szczerze powiedziawszy, ja się zakochałem w tym szkle. Dzięki niemu naprawdę na nowo odkryłem fotografię, ponieważ nigdy w życiu nie spróbowałem tak naprawdę teleobiektywu. Ta plastyka, ta kompresja jest po prostu czymś innym, czymś, czego nie doświadczyłem do tej pory. Oczywiście jest to 135 mm, kiedy damy też właśnie crop factor, to wychodzi na to, że posiadam obiektyw, który ma 200 mm, więc w pomieszczeniu, no jeżeli macie mniej w skosie jak 6 metrów, to praktycznie nic nie będziecie w stanie nim zrobić. To jest obiektyw tylko i wyłącznie na dwór. Mówię tutaj oczywiście o portretach, o przede wszystkim zbliżeniach, na przykład kwiaty. To wtedy jest po prostu piękne, kompresja obrazka jest naprawdę świetna. I szczerze powiedziawszy, dałem za to szkło tylko 150 zł i w żadnym razie nie żałuję tego zakupu, ponieważ to szkło jest naprawdę świetne i wydaje mi się, że posłuży mi jeszcze przez kilka ładnych lat, no chyba, że wymienię je na coś nowszego bądź lepszego. I tym akcentem żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Ponownie, jeżeli tak,
Zostawcie lajka, a także subskrypcję, jeżeli jesteście nowymi widzami. Zapraszam także na swojego Instagrama bitwolf.film, gdzie możecie oglądać moje życie poprzez Instastory, moje zdjęcia poprzez Instafeed, a także zadawać pytania, jeżeli jakieś macie, na direct message. Tymczasem ja się z wami żegnam i widzimy się przy okazji kolejnych odcinków. Trzymajcie się i na razie.